miejsce leży na skraju wsi Giebułtówek. Z jednej strony mamy zupełną wolność i swobodę. Daleko, daleko patrzymy w pola i łąki i na góry izerskie. Przepiękną panoramę gór mamy przed oknami. Nasz dom jest domem przysłupowym, ale niestety tego nie widać. Ściany, czyli izba zrębowa, zostały zamurowane prawdopodobnie zaraz po wojnie, a może jeszcze nawet wcześniej. Dom jest mniej więcej między 1800 a 1850 roku. Tutaj znajdujemy w Giebułtówku 32 w naszej agroturystyce, która się nazywa Hatarycha. Mamy stronę internetową też www.hatarycha.pl i na Facebooku znajdziecie nas na Hatarycha. Na górze jest zachowana bardziej całość, jest odeskowanie i widać wszystkie stare belki z tamtych czasów. Ten dom już był wyremontowany, jak żeśmy go kupili 7 lat temu. O co myśmy zadbali, to przede wszystkim o zmianę wnętrz tego i pomieszczeń w tym domu, bo one były zrobione na nowocześnie. Myśmy próbowali troszeczkę odtworzyć historię i dodać temu domowi duszy. Znaleźliśmy się tutaj w Izerach na wakacjach i bardzo zafascynowała nas architektura drewniana tego regionu. Przede wszystkim domy przysłupowe. Jesteśmy oboje od wielu, wielu lat pasjonatami starych rzeczy, staroci, antyków. Bardzo nam się te wszystkie klimaty podobają. Mój mąż jest zegarmistrzem, w związku z tym bardzo dużo jest starych zegarów w naszym domu, którym znowu przywraca życie i duszę, żeby biły i tykały. Wiele rzeczy w domu żeśmy wykorzystali z bardzo, bardzo starych rzeczy. Na przykład w łazience zrobiliśmy ze 150-letniego stołu, tak zwanej strugi, nasz zlew i umywalkę dla gości. Ciągle się bawimy, oddając starym przedmiotom nowe życie. Ten dom nas kompletnie zafascynował, jak żeśmy tu przyjechali na urlop. To była totalnie spontaniczna decyzja. Nie myśleliśmy o niczym takim, żeby taki dom sobie kupić i w nim zamieszkać, ale po prostu no nie dało się inaczej. Była to tak głęboka fascynacja. Wszystkie te stare rzeczy, wszystkie te meble, ta cała atmosfera. Zrobiliśmy to dlatego, bo po prostu kochamy to robić. Jesteśmy oboje rzemieślnikami, uwielbiamy pracować w drzewie, w metalu. Próbowaliśmy się wszędzie, z murarką, ze stolarką, z czym się tylko da, tworząc z tego domu prawdziwe rustykalne gniazdko, które w środku jest, no tak, prawdziwie przysłupowe.